dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam. Bądź gotowy, poprowadzę cię tam. Weź podrówny stary worek i butelki coli dwie. Jutro lub we wtorek wezmę cię. Bądź gotowy dziś do drogi, nie znasz chwili, nie znasz dnia. Bądź gotowy, zaprowadzę cię tam. Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie prezentację Rometa Wigry. Wigry 3. Tak dokładnie się to w pełni nazywa. Predom Romet Wigry 3. Tutaj słuchajcie, były niedawno roboty drogowe. Troszkę jest tu pochartane. Się ciężko jedzie, ale dobra. No, tak to wygląda. No, zrobimy sobie taką jakby prezentację, też wam troszkę pokażę moich takich materiałów, jak na początku wyglądał, co tam się w nim zmieniało. No, mam jeden taki filmik, muszę go znaleźć, bo mam też parę zdjęć. Jak go kupiłem, to słuchajcie, wtedy miałem jubilata 2. Z roku 88. No i poszukiwałem jeszcze tam sobie Wigry i to miało być takie, wiecie, dwa takie rowery, zakończenie kolekcji. No, wtedy się wydawałoby, no, dwa rowery takie, prawda, na jakieś tam niedzielne wyjazdy w ładną pogodę. No i potem doszedł jeszcze Pelikan. No i teraz mam takie trzy graty. I słuchajcie, byliśmy tam na wakacjach jakiś tam i nagle tam szliśmy sobie na spacerze i patrzymy, jakiś tam gość ma trzy samochody, takiego Forda Capri ładnego na czarnych blachach, jeszcze oryginalnych. Oj, słuchajcie, tu jest górka, to tu sobie go zaraz podprowadzę. O, no jeszcze miał właśnie tam Fiata Multiple takiego z lat 60. No i tam pokazał nam parę motorków, tam były Romet Pony, jakieś tam były Komary. Ja się pytam, czy by był tam jakieś Wigry. No i mówił, że tam ma jakieś Wigry, może za setkę sprzedać, nie? I za suwę tam podjechaliśmy, zobaczyliśmy, właśnie ten Wigry tam stał. No i wtedy mi się wydawało, o, sobie podjedziemy zaraz w fajną miejscówę. Wtedy mi się wydawało, że to jest super kompletny rower i to, że to jest dobra cena. No dobra, ale tak naprawdę nie był to ani kompletny rower, ani to nie była dobra cena. Zobaczcie, tak to wygląda. Tak wygląda ten Wigracz. No tak, także jak za suwę, rower był oczywiście, no taki tam sobie zwykły rower. Teraz to jest brudne, ale to był 100 mil, 89 rok, tak podobnie ten rower, to była oryginalna opona, 100 mil antilope, tylko była już na tyle łysa, że musiałem ją wywalić, z tyłu była terenowa opona. No to trzeba było, no po pierwsze opony kupić, to wiecie, lampki akurat w nim były, tylko to są lampki jakieś uniwersalne, to nie są ani Predą, ani żadne Romety. No i lampki akurat były, to była jedyna rzecz. Dołu od narzędziówki nie było, musiałem kupić. Nie wiem, czy to są klucze, chyba tak. Osłona łańcucha akurat była ładna. Manipulatory nożne, za to można dostać, za to może być usunięty za ten element filmik na YouTubie. Ale zobaczcie, to już są te takie podróbki. No, ale no wiecie, lepsze takie niż takie jak były, czyli pedały takie jakieś tam plastikowe, które są stosowane do dzisiaj, zwykłe takie uniwersalne. No, kierownica jest, no czekajcie, bo się przewali Wigra, czy co wtedy. Kierownica jest od Wigry 2 albo 1, no to jest 3. No ale zostawię, bo takie mi się nawet podoba i ładnie wygląda, jak ten licznik tak się pasował. Lusterka nie było, musiałem dokupić, kupię po okazyjnej cenie lusterko 5 zł. Polecam. O, tutaj licznik gdzieś był tam w piwnicy znaleziony, on na Turingu jeździł, 26 cali.
On jest dookoła właśnie 26 cali, ale tutaj trzeba było dokupić tą zębatkę, to w ogóle od kolekcjonera kiedyś było wykupione. I tej zębatki już nigdzie nie pójdzie dostać. Albo pójdzie tam za 200 zł, za coś takiego, ale no naprawdę jest niezwykle ciężko. Ale się udało i ten licznik działa. No hamulec tu był, oryginał. Tylko mam taki problem, bo zobaczcie, tutaj jest tak bliziutko ten klocek, a tu jest daleko i spoko, można to sobie tak to ustawić tu. Teraz nie będę robił, bo nie chcę mieć rąk od smaru, ale idzie to ustawić, a za chwilę jak się hamulec naciśnie, no to wtedy, prawda, jest to samo co było. No, naklejki były takie słabe, to troszkę sobie te literki tu i tę cyferkę tutaj sobie tak odmalowałem. Może to nie jest zbyt pięknie zrobione, ale jest. Przynajmniej jest czytelniej widać. Myślę, że każdy znawca choć trochę wie, jak wygląda Wigry. I bez takiej naklejki i też by go rozpoznał. Lampka z tyłu również taka, no, no z epoki, ale nie oryginalna. Ale zostawiam te lampki, bo mi się podobają. Na pewno są... no bardziej nietypowe niż jakieś takie te białe, różne takie lampki. No bagażnik tam wczoraj, lakier był dorobiony do malucha, to trochę pędzelkiem zrobiłem. Tu też troszkę zaprawek. Tu motylek ja sobie dołożyłem, bo była nakrętka. Ale wiecie, to zawsze lepiej mieć motylek, bo żeby sobie siodełko o zrobić. Czekajcie, odkręcę to. A nie chcę trzymać, dziad jeden. Skurczybyk. Czekajcie, bo to... o, żeby zaraz, o. Tak, teraz puści. O, tu są troszkę jakieś pieniążki. Tu jest taka jeszcze, widzicie, sobie włożyłem taką oryginalną, jak to było nowe. Tak. O, nie wiem, nie mam kluczy, zostawiłem w domu, ale fajna na dole fakturka jest tym. Czekajcie, 50 groszy mi spadło. O. No kurde, kluczy zapomniałem, to wam nie pokażę, ale to wystarczy tutaj przytrzymać i wtedy tutaj kręcić, a tak trzeba dwie trzynastki mieć do tego. To lusterko tutaj jest trochę, widzicie, takie Tylko to jest, chodzi o to, że to lustro od spodu ma taką warstwę i ona jest tam porysowana i w ogóle to nie jest brudne ani nic, ale postanowiłem, że nie będę tego robił. Gripy są oryginalne. No. No czekajcie, no a stopka, nie, o stopce wam powiem. Piasta z tyłu koło jest oryginalne, 8-9, tu o, wam pokażę rok. 8-9 widać. Tu ogólnie prysłałem WD i mi cała farba złazi. Zobaczcie, o, potrę sobie tu. Widzicie? Ja już mam rękę srebrną. To było pomalowane, muszę jeszcze raz to zrobić, bo mi WD to zmyło. No ale było malowane, bo taka zardzewiała była. Tu jest to tam, nie wiem jak to się nazywa. To coś tutaj do hamulca, czy do czego to jest też romet. Tu odblaski musiałem kupić, bo odblasków nie było. Oczywiście tu nic nie było, prądnica była akurat dynamo. O, zobaczcie jakie tu są ładne widoki. Nie wiem, czy tu właśnie by nie zrobić miniatury. No elegancja, tu kiedyś można prezentację Fiata 126 ELX, tak jak mój kanał, zrobić. O, oponki mówiłem nowe, pompka też kupiłem okazyjnie za 5 zł od jakiegoś tam, nie bójmy się tego nazwać, graciarza. No takiego, no może nie graciarza, takiego pana, co tam miał dużo części z takich rowerów i chciał się pozbyć za okazyjną cenę 5 zł. Więc jak zacząłem na Allegro, no, jakiś grzybek nawet tutaj sobie rośnie. Ale no, to słuchajcie, by był ładny grzybek. Ale no, taki tutaj pożarty tu też. No słuchajcie, wszystko pasuje. To jest grzyb i to też jest grzyb. O. Elegancki. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz.